Poranna rozmowa telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I zacznijmy od suchych faktów. Postanowieniem z dnia 4 lutego 2022 roku sprawa dotycząca kopalni węgla brunatnego Turów została wykreślona z rejestru Trybunału w następstwie ugody między Czechami i Polską. I mogłoby się wydawać, że wszystko już załatwione, to co najgorsze za nami. Tymczasem Komisja Europejska poinformowała Polskę, że przystąpi do potrącenia płatności z tytułu kar należnych w związku z działaniem kopalni Turów. Chodzi o 500 000 euro dziennych kar, które były naliczane 20 września zeszłego roku do wycofania przez Czechy skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak pan, panie pośle, ocenia decyzję Komisji Europejskiej? Czy można było się jej spodziewać? No wydawało się, że Komisja jednak uzna to porozumienie za ważne. Fakt wycofania tego wniosku przez Czechy z Trybunału. Niestety widać, że no są jakieś siły w komisji, które pchają komisję do wojny z Polską. Rzeczywiście ta kara jest ewenementem, jeżeli chodzi o jej wielkość. Nigdy do tej pory nie było tak, żeby Trybunał nakładał kary rzędu 500 000, 3 000 000 euro dziennie. Te kary, jeżeli by były nakładane, to liczone były w tysiącach najwyżej euro dziennie. Po drugie, nigdy w historii Trybunału nie było kary za zabezpieczenie. Rzeczywiście były nakładane kary na niektóre kraje członkowskie w związku z nierealizowaniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości wcześniej, a później TSUE. No i wreszcie wykonanie tego zabezpieczenia wydanego jednoosobową przez hiszpańską sędzię, oprócz tych wątków, które były poruszane do tej pory, a więc wątku gospodarczego czy społecznego, utraty tysięcy miejsc pracy, był jeszcze ten wątek ekologiczny, środowiskowy. Otóż gdyby polski rząd zdecydował się zgodnie z tym zabezpieczeniem zamknąć kopalnię, to w przeciągu zaledwie paru tygodni doprowadziłby do klęski ekologicznej na wielką skalę. Ta kopalnia to przecież nie tylko wydobywanie metodą odkrywkową węgla, ale także praca wielkich pomp, które wypompowują wodę. Rozumiem, że zamknięcie tej kopalni oznaczałoby wyłączenie wszystkiego i jeszcze raz powtórzę, klęskę ekologiczną na wielką skalę. Więc egzekwowanie kary za niezrealizowanie decyzji kompletnie absurdalnej pod wieloma względami, no po prostu nie mieści się w standardach czegokolwiek. Więc mówiąc szczerze, jestem zdziwiony, że komisja upiera się przy tym. Wszystko wskazuje na to, że to jest taka jakby presja polityczna wychodząca naprzeciw oczekiwaniom opozycji, no bo to jest przecież jedno z działań opozycyjnych. Jakiej opozycji? Czy Komisja Europejska działa tak, żeby na rękę to wszystko było opozycji w Polsce? Bo to opozycji w Polsce pan poseł mówi. I właśnie tutaj też chcę dopytać, czy ten spór to jest spór prawny, spór prawno-polityczny, czy wyłącznie polityczny? To znaczy w tej chwili to jest już tylko moim zdaniem spór polityczny, powiedzmy sobie otwartym tekstem. No opozycja od momentu, tak naprawdę od jesieni 2015 roku, kiedy została sformułowana ta strategia jeszcze przez ówczesnego przewodniczącego Platformy, Ulica i Zagranica, konsekwentnie tutaj w Brukseli tę zagranicę realizuje. Mówiąc otwartym tekstem, także Donald Tusk wrócił przecież do krajowej polityki nie dlatego, że bardzo tego potrzebował, ale jak sądzę, że dlatego, że dostał takie zadanie, a więc wywrócenie obecnego rządu za wszelką cenę. W związku z tym podjął się tego zadania i jednocześnie politycy w Brukseli zobowiązali się, że będą go wspierali w tym dziele przy użyciu wszelkich możliwych metod. Jedną z tych metod to są rozstrzygnięcia TSUE, które no z reguły są niekorzystne dla Polski. Właśnie te rozstrzygnięcia mają doprowadzić do swoistej zmiany świadomości przynajmniej części wyborców w Polsce
Może właśnie dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to relacje z instytucjami europejskimi, mówiąc najoględniej, nie będą najlepsze. Polska będzie tracić pieniądze, więc najlepiej, najrozsądniej byłoby zmienić władzę w Polsce. Wtedy relacje z Unią, jak na pstryknięcie palców, natychmiast się poprawią. No, Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, powiedział chyba takie słowa, ile się tutaj nie mylę, ten cytat nie będzie dosłowny, ale że właśnie te kary, które Komisja Europejska będzie ściągała z Polski, to jest dowód na nieudolność działań rządu Zjednoczonej Prawicy. Panie redaktorze, te kary, te wszystkie zastrzeżenia adresowane do Polski przez instytucje europejskie, to jest po części także zasługa ludzi pana posła Kosiniaka-Kamysza tutaj w Brukseli. Europosłowie PSL-u, wprawdzie jest ich tylko trójka, no ale są razem z Platformą w największej frakcji politycznej EPL-u. I te kilkanaście rezolucji, które zostało przez te 6 lat przyjęte przez Parlament Europejski, rezolucji antypolskich, za wszystkimi tymi rezolucjami ci trzej europosłowie głosowali. Więc jeżeli mówimy już o zasługach o opozycji i jej europosłów tu w Brukseli, to one są rzeczywiście znaczne dla tej linii, no właśnie, zmiany rządów w Polsce poprzez zagranicę. Panie pośle, to teraz pytanie, bo Polska jeszcze chce się odwoływać od tej decyzji. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy, ale gdyby założyć taki scenariusz, że rzeczywiście te pieniądze zostaną ze środków unijnych Polsce potrącone, to czy Polska powinna się zachować w sposób odwrotny, czyli te pieniądze, które wpłacamy do budżetu unijnego, powinniśmy właśnie zmniejszyć o kwotę tej kary? Jakie tutaj narzędzia w ogóle mamy, żeby na to zareagować? To znaczy, gdybyśmy popatrzyli na obowiązujące prawo, to tak naprawdę to zabezpieczenie, które ogłosiła swego czasu pani sędzia, zresztą w tej chwili już emerytka, pobierająca sowitą emeryturę, to niestety to jest decyzja w sensie prawnym ostateczna. No ale rozumiem, że są jeszcze działania dyplomatyczne, no właśnie przy pomocy których trzeba pokazać już komisji, nie TSUE, że te działania zmierzające do egzekucji tych kar są no po prostu absurdem. I rozumiem, że polska dyplomacja nie ustaje w wysiłkach, żeby wszystkie te dowody do Komisji Europejskiej dostarczyć. To jest ten dowód koronny, że nie ma w tej chwili sporu pomiędzy Czechami i Polską. W związku z tym bardziej ingerencja TSUE czy Komisji Europejskiej w te relacje jest zupełnie nie na miejscu. No ale jest jeszcze ten wątek polityczny, o którym mówiliśmy. To jest absolutnie na rękę wielu ludziom tutaj w Brukseli, w tym także polskiej opozycji. I to jest no, specyficzny sposób wspierania Donalda Tuska w jego misji, przekonania Polaków, że no, jednak rządzący są nieszczęściem dla kraju i jak najszybciej trzeba ich odsunąć od władzy. Panie pośle, niedawno europoseł Adam Bielan powiedział, że będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innym państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania. Co pan na te słowa? Czy to jest dyplomacja, która pomaga w tych relacjach unijnych? Panie redaktorze, my cierpliwie czekaliśmy na decyzję komisji. Ja przypomnę tylko, że te krajowe plany odbudowy, one są regulowane no, prawem unijnym. Przyjęto w tej sprawie specjalne rozporządzenie, które określa obowiązki zarówno Komisji Europejskiej, jak i każdego państwa członkowskiego. Polska wypełniła wszystkie zapisy tego porozumienia, przedkładając ten plan, jego ostateczną wersję w lipcu poprzedniego roku. No i od tego lipca minęło, jak możemy zauważyć, no ładne parę miesięcy. W międzyczasie dowiadujemy się o kolejnych warunkach politycznych stawianych naszemu krajowi, a to właśnie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a to wycofaniu się z rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej, a to no właśnie konieczności likwidacji KRS-u w obecnym kształcie i tak dalej, i tak dalej. To są niekończące się, można powiedzieć, żądania o charakterze politycznym, daleko wykraczające poza zapisy tego rozporządzenia, a więc działania bezprawne. No i jeżeli zbliżamy się do takiego rzeczywiście granicznego momentu, że będziemy musieli wybrać, czy w dalszym ciągu próbujemy
wyciągać rękę do komisji i zawrzeć jakiś kompromis. No to jest to działanie ostatnio pana prezydenta. Ta ustawa o Sądzie Najwyższym zawierająca ten postulat likwidacji Izby Dyscyplinarnej no jest takim kolejnym krokiem strony polskiej w stronę tego kompromisu, czy też zdecydować się rzeczywiście na posunięcia radykalne, a jednym z nich no jest wypowiedzenie systemu gwarancyjnego. Tak na logikę, panie redaktorze, no rzeczywiście no w sytuacji, kiedy nie byłoby perspektywy korzystania przez Polskę z pieniędzy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, to gwarantowanie pożyczek zaciągniętych przez Komisję, przez Polskę, no byłoby skrajną nieodpowiedzialnością, więc jeżeli okaże się, że ta perspektywa jest żadna na korzystanie z tych środków, to zdaje się, że nie będziemy mieli innego wyjścia. A tylko. Czy to będzie oznaczało polexit? Nie, no absolutnie nie. To dotyczy planu odbudowy. Oczywiście to spowodowałoby gigantyczne kłopoty po stronie komisji, bo rezygnacja z gwarantowania tego systemu części, bo my gwarantowaliśmy tę część dotacyjną tego funduszu, która wynosi 390 miliardów euro, proporcjonalnie do naszej zamożności, mówiąc wprost, naszego PKB, a więc jakąś część tego, ale wycofanie się Polski z tego systemu gwarancyjnego w poważny sposób zachwiałoby tym systemem gwarancyjnym. Prawdopodobnie komisja miałaby kłopoty z umieszczaniem kolejnych transz obligacji na rynku europejskim na dotychczasowych warunkach. Mówiąc inaczej, za pożyczane pieniądze musiałaby płacić znacznie drożej niż do tej pory. I jak rozumiem, to jest z punktu widzenia komisji ogromne niebezpieczeństwo. Dlatego myślę, że powinniśmy publicznie używać tego argumentu, bo komisja chyba doszła do wniosku, że Polska jest bezradna i że musi znosić wszelkie te upokorzenia, których doświadcza przez ostatnie pół roku. Panie pośle, to teraz kolejny temat związany również z Unią Europejską, ze wspólnotą i właśnie pytanie o tą wspólnotę. Czy ona rzeczywiście mówi jednym głosem? To w kontekście napiętej sytuacji między Rosją a Ukrainą. Wczoraj odbyło się spotkanie na szczycie między prezydentami Polski, panem prezydentem Andrzejem Dudą Francji i kanclerzem Niemiec. Jak pan ocenia to spotkanie i czy po tych wypowiedziach, które słyszymy z ust unijnych polityków, możemy wnioskować, że rzeczywiście jest ten jeden głos, jedno stanowisko, czy Unia ma jednak z tym problem? I tutaj myślę, że nacisk kładziemy właśnie na Niemcy, no i trochę na Francję. Jak pan to ocenia? Nie ulega wątpliwości, że Unia ma z tym problem, choć wczoraj usłyszeliśmy tuż po rozpoczęciu tego trójstronnego spotkania no taki komunikat mówiący o tym, że no jednak spoistość Ukrainy leży na sercu wszystkim krajom Unii Europejskiej. Natomiast no, jeżeli popatrzymy na te realne działania zarówno przedstawicieli pana prezydenta Macrona czy pana kanclerza Scholza, to widać, że to jest próba dogadania się z Moskwą, no jednak w zamian za ustępstwa wobec Ukrainy. Wiemy to my, wiedzą to także Ukraińcy. Właśnie odsłuchałem powitanie pana prezydenta Macrona w Kijowie przez prezydenta Zeleńskiego. No widać, że niespecjalnie się krępował, jeżeli chodzi o prezydenta Francji. Zapytał, czy pan prezydent Macron bardzo dobrze by się bawił po kolacji z Putinem, skoro został na nocleg w Moskwie, choć obiecał wcześniej, że przyleci do Kijowa. To pokazuje, jak ostentacyjnie przywódcy ważnych państw Europy Zachodniej potrafią lekceważyć interesy Ukrainy i sprzyjać Moskwie. To gest bardzo nieelegancki, powiedziałbym, skoro wizyta dyplomatyczna na tym poziomie była ustalona w najdrobniejszych szczegółach i po wizycie w Moskwie pan prezydent Macron miał natychmiast pojawić się w Kijowie, a jednak wybrał kolację z Putinem i nocleg w Moskwie. To jest to policzek dla Ukrainy i dobrze, że prezydent Zeleński nie owijając bawełnę w oczy to Macronowi powiedział. Jest to na pewno niepokojące, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem porannej rozmowy telewizji w Polsce.pl. To wszystko teraz, ale już za moment widzimy się ponownie na antenie telewizji w Polsce.pl oczywiście.